Adamu, tych pierwszych sportowych zmagań, był chód maratoński na trasie Tarczyn-Warszawa. No i zobaczycie Państwo, tam w tych podpisach wiele wynika, ilu z tych chodziarzy doszło do mety, ilu za nie mogło po drodze. A ja Państwu takie dedykuję zdjęcie, które jest moim ulubionym zdjęciem, ja zawsze to studentom pokazuję. Na zdjęciu stoi czterech dżentelmenów. Tak, to jest człowiek, który wygrał. Tak, to jest człowiek, który przegrał. No i to znakomicie, tutaj bawię się trochę w domorosłego psychologa, pokazuje, jakie są emocje towarzyszące nam sportowcom i to całkiem niezmienne od tych 90 lat wstecz.